No dobra, czas wyruszyć na ten trening z tym małym mokasem, ale najpierw coś mnie niepokoi. Misaki cały czas jest zamknięta w pokoju i nie otwiera. Halo! Misaki! No co jest z tą dziewczyną? Misaki! Otwieraj! Ach. Nie, zaraz, inaczej to zrobię. I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy, i raz! To było łatwiejsze. What the hell? Misaki! Co to jest? To coś białe! Co to jest? To jest... Tony! Tak ma na imię. Nie chodzi mnie, co to jest, ale co to robi kot? Miał sobie na ulicy! Kiedy go wzięłaś? Kiedy? Nie mów, że wtedy, jak się rozdzieliliśmy. Może troszkę później? Co ja ci mówiłem o zwierzętach? Nie dość, że zgubiłaś chomika, królika, to teraz kot? I gdzie ty idziesz, kocie? Nie! Chodź tutaj. Ale on jest taki uroczy! Ale po co ci kot? Ale bo on nie ma domu. Może mieszkać na podwórku. Nie! A w ogóle Macho tu się zgodził na to, żeby był tu kot? Tak. Nie. Nie, ja idę. Ale ja jestem twoim ojcem! A za niedługo zapewne jeszcze się spotkamy z matką twoją. Chyba lepszy. No ja pierdolę. Zaraz, chodź na dół, może pan Macho jest na dole. Czekaj, nie, tu kolejny. Jak ci skarbiel smakuje? Bardzo dobra, dziękuję. O, to super. O, matko. O, cały dzień przesiedziałem w laboratorium. Naprawdę. O, cześć, Pimpek, co tam? Kotek. No cześć. No, mały. A gdzie twoja pani? Idź do pani, biegnij. O. O. Dzień dobry. Tak, Mati, bo ogólnie nie poznałeś, to jest moja żona. Dzień dobry. Dlaczego się zgodziłeś na tego kota? Dlaczego miałem się nie zgodzić? Ono już zgubiło jedno zwierzę! Ale Misaki bardzo cierpiała, jak zgubiła tego króliczka i dlatego tak bardzo nalegała, żebym ogarnął jakiegoś kotka. Panie Macho, ale o czym pan mówi? Przecież pan nic o niczym nie może wiedzieć! To nie wiem. Piję kupię kawkę? Kot. Nie piję kawy. A to może coś innego? Też nie pijam. Piję tylko wodę. No to wodę ci zagotuję, nie ma problemu. Nie, Misaki, musisz się pozbyć tego kota. Nie. Co nie? Jak bardzo jesteś ciepłą? Nie wiem. Dzień dobry. Letnią, dzień dobry. Nie, musisz się pozbyć tego kota. Nie. Twoja mama jest uczulona na koty. I sobie to wchodzi i jeszcze bardziej zachowam tego kota. Jakie miło. Jakie wyrodne dziecko. Chodź malutku. Słodziak. O. A ty mięciutki, możesz pogłaskać. Jak się bawi? A on, to chyba chłopiec. O. Masz, Mati. Dzięki, ja muszę wypić coś, bo serio mnie zaraz pona... Oj. Zaraz ona mnie wyprowadzi z równowagi. Ale Misaki, czemu on jest taki gruby? Czemu ty tak go dokarmiasz? No nie normalnie je. Kupiłem mu specjalną karmę dla kotów, tak? No daję tak? mu, tą co pan dał. No nie właśnie, to jest inna. Dlatego ten kot nie może tu być! Nie interesuje mnie to! Jestem twoim ojcem! Nie można z nim tego kociaka. On już ma imię. No i co?
imię! No i co? No i tak! No ja też, ja miałem imię, jakoś mnie wysłali na tą planetę. To może kiedy indziej rozwiążemy ten problem? No. Tylko niech nauczy się chodzić, bo na razie to tylko jeździ po całym mieszkaniu. No właśnie zauważyłem, że ślizga się pupą. Chyba go nauczyłaś, Misaki, co? Ja... nie! Albo to Max, w sumie nie wiem. Skarbie, jak myślisz? Pewnie Max. No właśnie, gdzie jest ten... Gdzie oni są? W swoim pokoju, wiesz? To chodź, zaprowadzę cię. Nie. Wy dziewczynki, zostańcie. A, no okej. Lepiej tak, bo z tego co wiem, Max nie chce widzieć. Max! Max, jesteś w pokoju? Max? To... O! Ciężka ta matematyka. Tam siedzi. Gdzie? 1 dodać 1 jest 5. Nie tu! A tu jesteś. A. Max, cześć! Nie. Ty chcesz zrobić z niego naukowca? Nie. No, spokój się tego, co chce. Jeden naukowiec już wylądował w limbo. A drugi się odmłodził. Nie wnikam. Da się odmłodzić? Ej, to może też by mi się przydało. Nie? Lepiej nie? Nie, za duże problemy. Okay. Max, idziesz ze mną. A po co? Do szkoły idziemy. Musisz trenować, Max, wiesz? Bo z tego, co mi właśnie Mati mówił, to potrzebujesz treningu. Bo jeśli nie będziesz się uczył, bardziej trenował, to możliwe, że nie zapanujesz nad mocami. A tego byśmy nie chcieli, chłopcze. Ale teraz? No, nie jutro. A może pojutrze? Ja piórkuję. Odrobiłeś już lekcję? Witma, weź mu coś przemów, bo ja go zaraz trzasnę. No aktualnie byłem w trakcie robienia matematyki, że 1 dodać 1 jest 5. O, wiem. Nie, jeżeli nie pójdziesz, to zaraz tu przyjdzie moja córka. Nie. Misaki! Nie. Max chce coś od ciebie! Nie chcę. No to idziesz czy nie? Czy mam ją zawołać? Nie, zawołaj. Dopilnuj, żeby ci nic nie zrobił. No to idziemy. Dobrze, to wyjdźcie. Ale muszę coś załatwić, więc... Co załatwić? Aha. No, potem nie było znowu takich samych problemów. Tak. Misaki! No. Misaki! Pani też lubi? Tak, kocham. A jaki jest pani ulubiony rodzaj? Rodzaj? No. Ta normalna. Misaki, zdejm tego kota ze stołu. Czekolada ci smakuje. Ale czemu? A my życie w błędzie, ja myślałem, że ci biała smakuje. Jak to? No mówiłaś mi, że biała ci smakuje. Kiedy ja to mówiłam? Dobra, Misaki. Przez 15 lat małżeństwa. Idziemy do szkoły. Tak, gorzką. Okay. Tak. Boże. Tak, idziemy z Maxem, a kot... Dobra, niech zostanie już. Moja strata. Kotek zostanie, nie będzie. A ona też musi latał po innych światach. Tak, jest. Jest uczeń... A, idź się przebierz. Idziemy na teren szkoły. Mundurek. Pytaj... On nie jest uczniem. Jeszcze. Panie Mach, ja chyba wiem, gdzie pan Mach otrzyma te ubrania. Ale Maxiu, nie śmiejemy się, tak? Przepraszam. No, dobry chłopczyk. Coś mi tu nie gra z tobą, ale dobra. Chcecie coś na drogę? Jakąś kanapkę wam zrobić? No po co mi kanapka? No nie wiem, może głodny jesteś. Chcesz, żebym ci zjadł pół lodówki? A drugie pół zjadła Misaki? Spoko, czekolady? Mam jeszcze 3 zamrażalniki w tym... Czekolady to pani Machowa nie będzie miała z czego pić. Spokojnie, mamy całą firmę czekolady. Co ty... Naprawdę? Naprawdę. Kupiłem ostatnio w sumie. Ale kot zostaje. No, ej, kociak. Do spania, do siebie idziesz. Chodź. Dostać jakąś kanapkę na drogę? Max? Mam czekolady. Nie, Jezu Chryste. No dobrze. Dobra, idziemy, bo coś mi się zdaje, no tak, Max nie jest przyzwyczajony do tego. A właśnie, Macho! Co się dzieje? Co z tą łącznością?
Już naprawiona, ale szczerze powiem ci, że nie wiem. W ogóle sprawdzałem i ktoś się włamywał do mojego laboratorium. Co? No, musiałem zmienić hasło, bo ja nie wiem, co się dzieje. Kot ci ucieka. A on tu po prostu biega. Nie wiem, dobra. Idziemy... Czekaj, Max, czy ty umiesz latać? Nie wiem. O Boże święty. To idziemy piechotą, Misaki. Do widzenia, do widzenia. Powodzenia, Maxiu. Dziękuję. Co w tym złego, żebyśmy byli... A to chyba nie w tą stronę jest wyjście. Przejdziemy się, bo tutaj nie byłem. Wiem, że wyjście jest gdzieś tam. Ale tu masz drogę, tak? Ale wyjście jest z drugą stronę. Ale idziemy ładnie ścieżką. O, helikopter. A może by tak pożyczyć helikopter? Po co? No, polecieć tam. Po co? Nie bo ktoś... Tak. Tylko, że on nie umie latać. Słuchaj, musisz po prostu polecieć. To tak trudno dla jakiegoś... Nie wiem. Masz mały czoło, więc nie wiem, czy coś tam masz. Jeden dodać jeden jest 5. Pa. Boże święty, głupi jak ojciec. Ty, kocie, idź do domu. No, on sobie tu biega. Dobra. No, zaraz wejdzie ten kot. Zaraz wejdzie tego helikoptera. Co ci powiedziałeś? To jest słodki ten kot. A, no, uroczy jest. Jeszcze chwilę i zaraz się będzie ci dogadywać. Nie. A lubisz koty? Fajne. No. Misaki, przypominam ci, że on jest po w jednej, ileś tam Neko. A, no to... Ja sam jesteś kotem. Nie. Panie! Przypominam ci, że po części on jest twoim kuzynem. O! Cześć. No tak. Chyba tak. Czekaj, ja to wytłumaczę, bo... Jesteście kuzyn... No? Ten kot jest dziwny. Kuzynami. Jak? Z nim? Z której strony jakby... Dobre pytanie. Przypominam ci, że on jest w jednej czwartej z Sajanem. No dobra, ale gdzie niby mnie... Nie Filip! Filip! No, ale co pan Filip? Pan Filip jest podobny, ale co z tego? Filip był stworzony z moich komórek. Czyli de facto on jest jakby moim bratem. Trudna matematyka. Że nawet ja tego nie rozumiem. Dobra, idziemy, chodźcie. Tu się zamyka? O. O. Dobra, idziemy. Zostań tam. Idziemy. Jak ten kot się tam dostał? To kot. Nie wiem, idziemy. Jezu, czemu to się tak długo idzie? Daleko jeszcze? No, jesteśmy przed wejściem. Ale to nie jest dużo. Daleko. O! Chyba ten smok cały. O, zaraz! Dobra, młoda dama, postaj mi jeszcze raz. Czemu nie poszedł do szkoły, tylko ratować obce ci osoby? No, bo... Należy no ratować. Ale ludzi. Ty jesteś dopiero. Ale do szkoły nie musisz chodzić. No, no i co, ale... Wen, Misia? No jakie co? No to, no trzeba ratować ludzi, jakby... Ale chodzi do szkoły. Ehem. O, dzień dobry, Mati. O, cześć, Wen, cześć, Misia. Jezu Chryste, uspokój się. Cześć. O Boże. O, cześć, dawno cię nie widziałyśmy. Ty, smok, przestaniesz latać? Czemu? Wracaj na ziemię! Co ty zrobisz? Ja jestem smokiem przecież! Ale nie wolno używać mocy na terenie szkoły! Ale to nie jest moja moc, to jest moje... W sumie skrzydełka. To nie jest moc. A wy co wy tu robicie? Wy nie macie czasami praktyk? Panie Mati, bo jakby musimy później porozmawiać o pewnej ważnej sprawie i następnie moje kondolencje sprawie Natka. A to kto? No Nowoczynica! Cześć. Która no. jest nieposłuszna. Posłuszna jestem. Brak posłuszeństwa. Chodzę normalnie do szkoły. Misaki, czy ty masz to czarne coś? Gdzie byłaś? Jakie czarne coś? No co oni mają? Marynarka po prostu. Nie trzeba jej nosić. W sensie można, ale nie trzeba. Co?
A, no to jest syn Witmy i Filipa. Cześć. Halo, też masz łóżka. Jezu, ale super. Tylko nie ma ogona sajańskiego. No i lepiej, bo wyglądałby dziwnie. Masz coś do ogonów? No właśnie. Nie, ale jak ma uszy i małpi ogon, to nie wygląda chyba za dobrze, nie? Logiczne, no tu się puszczy. Ej! Ej! Ej, psaki, słuchaj, bo ktoś na nas czeka. Chodź, okay. musimy iść. Dobra. My za niedługo wrócimy, jakby spokojnie. Sprawy kontrolne, jakby nic ważnego, bądź spokojny. Zajmij się łóżkami. No spokojnie, zajmę się nią. Chodź szybko. Wiesz, że ona może nie wrócić z żywa, jak idzie z nim. Nieprawda, wróci żywa. Słuchaj. Wiesz o tym, wiesz, że umiem wyczuwać każde ki. Spokojnie, super, wróci żywa, to nie moja wina, że w ostatnio fabryka robiła wróz. Idę już, pa! Dobra, jak ci na imię? A, ja... Daria jestem. Okej, okay. I jesteś z nimi w klasie, tak? Tak, ona jest tak. Nami. A jako twoja... Moc? No, wolałabym jeszcze nie mówić. Ja jeszcze, no nie znam cię, więc no, może kiedyś się dowiesz. Ale ona nie wie, bo jej nie było, jak ja przyszedłem. No to dzień dobry. To jest nasz wychowawca. Misia, dlaczego on nie jest w szkole? Bo jakby to powiedzieć, on ma 4 lata. To takie sajańskie, tak? Nie, zwykłe. Czemu ty chodzisz na dwóch nogach, stary? Ty jakiś wysoki strasznie w ogóle. Przypominam ci, kto jest jego ojcem. No. Filip. To Filip. Zbliżaj się. No po matce. Nie, jesteśmy kolegami. Twoja mama mnie nienawidziła. Brali mi za... O nie! Brali mi za jego rodzinę, znaczy no. A no tak, przecież było przez jakiś czas, że... O, w ogóle ona miała być twoją przyrodnią siostrą. No. Nie bój się mnie. Ja powinnam się bać ciebie. Misio, wszystko będzie mu się dobrze. O Boże Święty, Misia, przestań! Bo zaraz będziesz płakać po Gustawie. Jezu Chryste! O co chodzi z tym całym Gustawem? Nauczy się, kiedyś wam powiem odnośnie, co się działo 3 lata temu. O, dobra. To fajne lekcje będą. A dzisiaj mamy jakieś lekcje panie Mati, czy nie? Nie, po pierwsze jego zabieram na trening, a po drugie, gdzie ona jest? Gotowa? Czemu tutaj mnie zasięgnąłeś? Bo tutaj mamy się spotkać z Bakugo. Czemu z nim? Ach, wytłumaczymy się wszystko w środku, chodź. O Boże. Bakugo, gdzie jesteś? Tutaj, w przedpokoju, szybko. Dobra, chodź, dobra. Cześć. No wreszcie, cześć. To tak długo. Po prostu jest, Mati nas złapał i no, wiesz jak to... Się, po prostu, jeszcze raz uczennica, wiesz, nowa przyszła jakaś i musieliśmy ją poszach łapać, bić się ze złośnicami, wiesz, bo sami jej nie zostawimy. Przeklęty staruszek, dobra. Ty! Co? Posłuchaj, mam do ciebie układ, ale nie możesz go w ogóle odmówić, dobra? To jest jakaś mafia? Słuchaj, musisz być naszą wtyczką. Dokładnie. W jakim sensie? Słuchaj, nasza druga dobrze wie, że nie ma z nami nadchodź. Ten debil sobie poszedł na wczasy. Czyli po prostu zdech, wiesz o co chodzi. Ale... My uważamy inaczej. Znaczy bardziej to on uważa inaczej. Nie uważam inaczej. Ja mówię ci od razu, on nie żyje. Ale posłuchaj, jeśli on będzie żył, jeśli jest jakaś szansa, że żyje, wtedy staruszek zrobi wszystko dla mnie. A wiesz co to znaczy, mała dziewczynko? Jestem mała! Jeden pies, jaka jesteś. Wiesz co to oznacza? To, że zgodzi się na walkę. Nie, tylko o to chodzi? No... W sumie to tak. Tak, tylko żeby on zobaczył z Matima, praktycznie... To musimy to jakby, no wiesz... zrobić i ty jesteś naszą wtyczką. I ty musisz mnie, Bakugo i Jentka informować o tym, co się dzieje z Matim i tam ogólnie od środka, co się dzieje. Bo ty jesteś najbliżej tego wszystkiego. No...
chwila. Mogę się zastanowić? Nie. Przy okazji będziesz miała też korzyści. Jakie korzyści? Domyśl się, rusz tą małą głową. Możesz mnie nie nazywać mnie małą? To myśl z czasem. Dobra, nie kłóćcie się, już tylko załatwmy to, bo zaraz z Mati będzie się prób do... No, no nie, że czemu tak długo jej nie ma? Będzie miał problemu do tego. No dobra. Już ale wiesz też dlaczego? Chcę w drugą stronę informację. Jaką drugą stronę informację? Że jak wy czegoś się dowiecie, to mnie informujecie. Dobra, niech ci będzie. Ale... Buzię na kurtkę. Jasne. Tak się dowiemy, że coś wypapliłaś. Zabiję cię własnoręcznie. Nie, nie, nawet... nie ta wersja, to ta. Nie ta wersja, to nie ta wersja, to nie do tej osoby. Nie. To mieliście to... Tata będzie wysłuchał się ty mnie. Posłuchaj, staram się o nieco silniejszy od ostatnio. Uwierz mi, jestem teraz potężniejszy niż wtedy. Ja się zgodziła. Dobra, ale pamiętaj jedno. Jeśli okaże się, że naprawdę ten debil nie żyje, szukamy jego mordercy. Rozumiesz? Dobra. Dobra. Ty właśnie, a co jak nie znajdziemy mordercy? Znajdziemy, wiesz dlaczego? Czemu? Bo się przede mną nie ukryje mała Majza. To coś powiedzieć. Była wiadomość w mieszkaniu starej mojego taty i jego. Jaka? Że nie żyje. Stąd... Ta cała sprawa z potwierdzeniem. Dobra, wiesz co mogło trzeba zrobić? Ja ją odprowadzę, idziemy do starego mieszka... do mieszkania Matiego starego. Dobra. Dobra, to chodź, odprowadzę się. Idzie. Do zobaczenia później. Do zobaczenia. Chodź. Chodź szybko, bo jak się dowiem, że on... Że jest, że to jest spóźnimy, no to będę kłód, więc... Chodź szybko. Chodź szybko. Będziesz? Chodź szybko, bo Mati mnie zamorduje, chodź. No dobra! Idą tam. Nie. No wyczuwam ją, gdzieś z tamtą stronę są. Czyli żyje, to może. Boże święty. Dobra, Max, tak? Powiedz mi, czy coś twoja matka cię nauczyła? 1 dodać 1 jest 5. Boże święty. Też tak myślisz? Jezu, zawsze tak myślałam, no. Masz rację. Tak dobrze mówisz. Ja piorkuję. A panie Mati, czyli jutro się widzimy w akademiku rano, tak? Tak. Dobrze, no to do widzenia. No to ja też idę do szkoły się pouczyć. Tak, macie zajęcia z wicedyrektorem. Słuchaj, wszystko mówione, więc wracajmy. Jasne. A, mam nadzieję, że nie będzie Matiego, bo jak on się wkurzy, że tak trochę cię długo nie ma, no to może być już po mnie, ale... Macie nic nie będzie. No, mam taką nadzieję. A się nie nerwuje, spokojnie. Misia! Okay. Pamiętasz tą paprykę ostatnio? Co? Tą paprykę, gdzie byliśmy, pamiętasz? Tak. Musimy tam wracać jak najszybciej, wiesz, chodź. Dlaczego? To jest ważne, chodź. Okej. Okay. Pa, panie Mati. Pa, Maciu. A? Pa, Misia. Pa, Mzegi. Gdzieżeś ty była? Pokazał mi takie fajne miejsce. Dobra, chodźmy na razie w stronę tej sali treningowej. Zobaczymy, coś umiesz cokolwiek. Ja piorkuję. Jak serio, jak ty nie znasz żadnych podstaw, to... Muszę będzie szkolenić z moją córką. To co wtedy? Co ze mną? Ty chociaż znasz podstawy. On nie zna nic. Cześć. Umiesz zrobić tak? Jesteś pacanem. Dzień dobry, panie Mati. Hej, Misaki. Wow. To on? Chyba tak. Zmienił się. Okej. Okay. No nic, idziemy w stronę sali. Mam nadzieję, że tam nikogo nie ma. Mam nadzieję, że nie ma tam tego, co tak dziwnie czasem manipulował. A, pusto. Chociaż tyle. Dobra, Max. Tak? Po pierwsze, musisz uwolnić swoją energię spod nóg. Tak, żebyś mógł się wbić w powietrze. O. To jest bardzo proste. Praktycznie większość Saiyanów to umie. Misaki to miała
urodziła się praktycznie z tym darem, więc mogła latać. Pamiętam, jak była mała, to uciekła nam przez pół planety. O, aż tak? Serio? Wiesz, nie mały... Miałaś może z 2 miesiące. No i wtedy tak jakby budzą się pierwsze oznaki jakiejś mocy, na przykład, że możesz latać. O. A to jest serio rzadkie, więc skup się na swojej energii, tylko nie zamieniaj się w Super Saiyana, bo znów ktoś cię odetnie prąd. No. No ty. Ja mam dalej... jakby co? Czy... Dalej mnie boli po tamtym. No a co miałem zrobić? Nie wiem. Ja piórkuję. Dobra, skup swoją energię i wybij się w górę. Czyli po prostu skupić się i skoczyć? Nie, skup swoją energię w stopach, tak żebyś mógł się oderwać. Nie działa. Czy mógłbym? Ty wiesz, jak uwolnić energię? Jak? Że żeby zrobić na przykład takie coś? Bo... To jest najmniejsze skupisko energii, jakie ja czy Misaki możemy zrobić. Patrz, po prostu musisz skupić swoją energię w rączce i po prostu strzelić takim promieniem. To jest najbardziej słabe, najsłabsze coś dla... No, nie coś, przepraszam, nie coś. To jest najsłabsza energia ki, jaką możesz użyć. No chyba, że potem nauczysz się manipulować i... Co tam robi kot? Gdzie on jest? Na dachu! To jak inny, przecież tyle bezpańskich kotów jest w tym mieście. Ale to jest chyba twój. No widzę kotów! Tony, co ty tu robisz? Powróćmy może do treningu? Tak, musisz skupić energię i strzelić w tamtą stronę. Czyli biorę rękę i... O! No nie ciągłą energię, bo też zapomniałem, że możesz skupić na dłuższą chwilę i wtedy masz ciągłą energię. Na przykład możesz strzelić na przykład taką ciągłą energię w misie. Nie trafiłeś. To był przykład. Czyli jeszcze raz, skupiamy się i... Ło! Takiego? No tak, a wiesz jak uwolnić swoją aurę? Jak? No, po prostu na przykład tak jak ja teraz. To jest aura, która ja mam, ty masz, twoja matka ma, twój ojciec ma, moja córka ma. To się nazywa energia ki. Czyli coś takiego? No tylko nie zmieniaj się w super... Dobra. Ach. Nie wiem czemu, ale jak ty zaczynasz aurę, to nagle jest żółta, jakbyś chciał się zrobić Super Saiyana. Nie wiem. Nie wiem. Ty, Misaki, chyba nie miałeś takiego problemu z uwolnieniem aury. Nie pamiętam. Chyba nie. Na tym trzeba poprać... Czekajcie, bo coś dostaję na ucho, bo mam... Coś mi Macho dał jakiś telefon taki, czekajcie. Halo? Mati, słuchaj, jest problem. Jaki problem? Znowu ten przestępca zaatakował. Zaraz, co? Ten od cukierków, pamiętasz, co ci mówiłem? No tak, no. Nie wiadomo, kto to jeszcze jest przestępca, czy jakiś człowiek, który nie panuje nad mocą, no. To zaatakował. Co? Przybywaj tu szybko. Tam z kimś, nie wiem, no. Obojętne chodź. Szybko. Dobra, Max, musisz sam tu potrenować. Misia, popinujesz go? Jasne. Misaki, ty też musisz dostać. A co się dzieje? Macho do mnie dzwonił. A on nie mówi, że masz z kimś iść? A skąd ty to wiesz? No bo słyszę. Mam łóżka fajne, nie? Zapomniałem, masz super słuch. Dzień dobry, wróciłem. O! Wen, popilnujesz Maxa z misią. Dobra. A tak jakby pani Matki, jakby tam była taka fabryka zawalona, to proszę tu nie patrzeć, dobrze? Taka fabryka zawalona. No nieważne. Nieważne. To gdzie popilnujcie go,
Lisaki, chodź na chwilę, to ci powiem, co chodzi. Okej. Znów jest ten ktoś, co zamienia w cukierki. Ten, co pan Macho mówił? Tak. Ale to idę też. Co idzie? Nie, nie ma idę też, nie, idę sam. A właśnie, co? Misaki! Jak to nie wiecie, gdzie jest ten przestępca? Lub ktoś nic nie widzieliście? No przepraszam pana, ale no, nic nie widzieliśmy. To po co wy tu w ogóle jesteście? A co tu się dzieje? O to, co jest? No właśnie. Właśnie, Mati, widzisz, co tu się dzieje? Właśnie ja nie wiem, co się dzieje. Nie rozumiem. Czy to są... To są cukierki. To są ludzie zamienieni w cukierki. Misaki, nie, ty tam zostajesz. Czemu? No, czemu wziąłeś córkę? Dobra, nieważne. Badałem i to są naprawdę ludzie. O Boże Święty, co jest... Więc nie uważaj, tak. Byś na nikogo nie nadepnął. No, no, próbuję, no. Postaraj się. O nie, tam jest to czekolad... Nie, nawet nie myśl o tym. Jest... Nie. Mam swoją czekoladę. Posłuchaj, jaki dziwny, podejrzany. Co to robi znów ten kot? To jest nasz kot? Tak. Misaki, weź go do domu. Też umiesz teleportować, weź go. Nie, kot, zostaw. Zostaw to. Nie, zły kot, psi! Swojego kota, już! Psi! Ja piórkuję... Ile tu jest tych ludzi zamienionych? Połowa miasta, jak nie lepiej na pewno. Ja piórkuję! A najpierw jest to, że nikt nie widział. Jak to nikt nie widział? Nikt nie widział go. Nikt, totalnie. Ja piórkuję, co jest z tym nie tak? Ci, co nie widzieli, zostali zamienieni w te cukierki. Boże święty, ja piórkuję, co my teraz zrobimy z tym? No trzeba to pozbierać i do mojego labu. Ej, komendancie, weź to jakoś pozbierać, co? Ej, zaraz, to już komendant. Ej, ostatnio oni spierniczyli jakby wtedy tą dwójkę żeśmy... Tak? Czekaj, co? Misaki, ty czujesz tą energię? Co czujecie? Złego? Teraz, kto tam jest? Halo, stój! Mati, co? Stój! Nie. Doktor. Nie. May.